Zupełnie inaczej. Przyjęcie pierwszoklasistów w szeregi szkolnej społeczności wygląda na poziomie szkół średnich. Owszem, w program wydarzenia wpisana jest część artystyczna, ale to przede wszystkim egzamin z integracji, która, jak się okazuje, możliwa jest do osiągnięcia nawet w tak krótkim, bo miesięcznym czasie, odkąd uczniowie pierwszych klas przekroczyli progi liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Na szczęście odchodzi do lamusa przyjmowanie uczniów pierwszych klas szkół średnich w sposób mało cywilizowany, a więc z poniżaniem i ośmieszaniem młodszych klas przez tak zwane starsze roczniki. Dziś młode pokolenie wszystkich stawia na jednym poziomie, na którym wszyscy starają się o dobre imię szkoły, a przede wszystkim szkolnej społeczności, wyrozumiałej, otwartej na nowych kolegów i koleżanki, chętnej do współpracy i dążenia do sukcesów. To z automatu przekłada się na zupełnie inną organizację tradycyjnego wydarzenia, jakim są otrzęsiny. Dziś pełne humoru, dystansu i integracji. Zazwyczaj to jest w takim sposobie, żeby ochrzcić wszystkich. Są różne konkurencje. Niektórzy w poprzednich latach wylewali wodę na przykład na pierwszaków, malowali twarze. W tym roku stwierdziliśmy, żebyśmy zrobili coś takiego innego. Żeby było tak bardziej przyjaźnie, żeby było bardzo miło. Dlatego także nie malowaliśmy twarzy, nie robiliśmy niczego, żeby uczniowie się pobrudzili, ale tak, żeby miło spędzili czas. Czy udało Wam się ich zintegrować? Myślę, że tak. Stąd i otrzęsiny szły w tym kierunku, by wyłuskać z każdej z pierwszych klas chęci do tworzenia integracji, by chciało się im walczyć nie indywidualnie, a grupowo. Stąd cały zestaw sprzyjających temu konkurencji. Na pewno było na samym początku związywanie rąk taśmą, żeby się zobaczyli, kto jak najszybciej się umie rozwiązać, rozplątać. Następnie były kalambury. I przedstawiciele klas pokazywali różne zwierzęta, jak i zawody. Było również stopniowe nalewanie wody. Do kubeczków, które były połowy nalane wody, dolewali po kropelce i jak największa ilość osób nalała, wtedy mieli największą ilość punktów. Były również gra w krzesełka, tak i również śpiewanie piosenek. To w zupełności wystarczyło, by tego dnia dostarczyć tak dużo pozytywnej energii, by poznać się znacznie lepiej niż tylko ze szkolnych korytarzy, by otworzyć nową grupę na szkolną działalność, ale przede wszystkim dodać im otuchy. W końcu każdy dobrze wie, jak to jest być uczniem pierwszej klasy. Żeby się nie bali prosić o pomoc w lekcjach, jakby mieli jakieś problemy w szkole, każdy jest tutaj dla każdego otwarty, każdy pomoże. Także pamiętajcie, że nie można się załamywać jedynką czy jakimiś minusami, bo zawsze też nauczyciele robią dla dobra naszego. I żeby po prostu dobrze się czuli tutaj. Te rady uczniowie z pewnością wezmą do siebie, a póki co po czasie adaptacji skoncentrują się na nauce, bo ta zdecydowanie różni się od tej na poziomie podstawowym. Ale mimo wszystko warto w tym znaleźć równowagę. Dlatego obok nauki tegoroczni zwycięzcy Dnia Otrzęsin, klasa medyczna, będzie snuć plany organizacyjne na przyszłoroczne otrzęsiny, bowiem to im w nagrodę przypada ten szkolny zaszczyt.